to jest zupełnie inna historia, z zupełnie innym tłem, z zupełnie innymi bohaterami. Weryfikacja to jest złe słowo. Krzysztof Stanowski wrócił z Miami i choć bardzo niechętnie, zdradził więcej informacji na temat jego spotkania z Caroline Derpiński. Krzysztof Stanowski pojawił się na przedpremierze filmu Powstaniec 1863 wraz z żoną. Taka normalna premiera dla wszystkich tego filmu będzie miała miejsce 12 stycznia, w piątek. Przy okazji tej premiery dowiedzieliśmy się, a przynajmniej ja się dowiedziałem, że Stanowski mocno trzyma się z Sebastianem Fabiańskim. I to na jego zaproszenie pojawił się na premierze, przedpremierze. Jestem tutaj z uwagi na Sebastiana Fabiańskiego, który gra główną rolę w tym filmie, więc dostałem od niego zaproszenie. Jak ktoś mnie zaprasza, zwłaszcza Sebastian, no to zawsze przychodzę bardzo chętnie. A od jak dawna się przyjaźnicie? Poznaliśmy się, nie wiem, z 2-3 lata temu tak lepiej i od tamtej pory się znamy bardzo dobrze. Swoją drogą śmiesznie widzieć Sebastiana Fabiańskiego, takiego poważnego, po tym wszystkim, co działo się na Fejmach. Chłopak, ale to nie pomoże. Jestem too damn pretty, k***. To nie pomoże. Too damn pretty na tą federację. Co jest? Ale Sebastian to dobry aktor, więc nic dziwnego, że potrafi się dostosować do każdej sytuacji. Jak już jesteśmy przy filmie Powstaniec 1863, to jego fabuła opowiada historię kapelana Stanisława Brzuski. To porywająca, epicka i zrealizowana z rozmachem produkcja opowiedziana z perspektywy kapelana, generała Stanisława Brzuski, walczącego przeciw rosyjskiemu imperium. Ja nie jestem fanem tego typu filmów, ale chyba się na niego wybiorę, głównie ze względu na Sebastiana Fabiańskiego. Chciałbym zobaczyć go, bo odgrywa tam główną rolę. Wracając już do tematu Krzysztofa Stanowskiego i Caroline Derpiński. Jakiś czas temu Stanowski wrzucił na swoje media społecznościowe zdjęcia, które wywołały niemałą burzę w internecie. Zdjęcia przedstawiają bowiem Caroline w towarzystwie Stanowskiego, a ich wydźwięk, co zdziwiło wielu, jest bardzo pozytywny. Oboje są uśmiechnięci, jedzą razem jakąś kolację czy coś tam i wydają się generalnie dobrze spędzać ze sobą czas. Nagrałem o tym cały materiał, więc jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, to zapraszam, link pozostawiam w opisie. W skrócie, ludzie oburzyli się o to, że Stanowski miał ponoć weryfikować Caroline w tym Miami, a ze zdjęć wynika, że się zakumplowali. A jeszcze większym absurdem jest zarzut, że Stanowski się sprzedał, bo i takie głosy krążą po sieci. Że Derpiński go kupiła i że jego materiał nie będzie obiektywny, do czego zresztą sam Krzysztof Stanowski się odniósł. Ale oczywiście naczytałem się, że to już będzie udawane, wszystko, że sprzedane, że Karolina mnie podkupiła w ogóle, jestem skorumpowany teraz przez nią. Mamy więcej niż jedno wspólne zdjęcie. Mamy dużo nawet wspólnych nagrań. Ja jestem przekonany, że Krzysztof Stanowski wypuści rzetelny materiał o Caroline Derpiński. Po tym, co Stanowski powiedział w rozmowie z dziennikarzami na premierze filmu Powstaniec 1863, jestem też przekonany, że film o Caroline będzie zupełnie inny niż ten o Janoszek. To jest zupełnie inna historia, z zupełnie innym tłem, z zupełnie innymi bohaterami. Weryfikacja to jest złe słowo. Czy planujesz zrobić taki sam odcinek jak z Natalią Janoszek, tylko że o Caroline Derpiński? Nie, to jest inna historia i wymaga innego spojrzenia. Myślę, że wiele osób będzie zaskoczonych tym, co zobaczy, gdy ten film się ukaże, ale nie chcę go w żaden sposób spoilerować, zdradzać. Krzysztof, pytany o to, jak będzie wyglądał ten materiał z Caroline z Miami, nie chciał wchodzić w szczegóły i odpowiadał zdawkowo. Obejrzałem natomiast kilka wywiadów ze Stanowskim z tego wydarzenia, z tej premiery filmowej i według mnie może z nich wynikać, że rzeczywiście zakumplował się z Caroline. Chociaż zakumplował to nie wiem, czy dobre słowo, po prostu wydaje mi się, że się polubili. Przede wszystkim Stanowski zaznaczył, że został przez Caroline Derpiński bardzo miło przywitany w Miami. Co więcej, dodał, że gdyby każdy Polak się tak zachowywał, to bylibyśmy szczęśliwym narodem. Bardzo miła dziewczyna. Bardzo miła dziewczyna, chyba trochę stęskniona za Polakami, za kontaktem z rodakami, więc naprawdę podeszła do nas w sposób niezwykle otwarty i gościnny. I jakby tak wszyscy Polacy za granicą się podejmowali, to bylibyśmy najszczęśliwszym narodem na świecie. Poza tym, między słowami, Krzysztof Stanowski zdradził, że materiał na temat Caroline Derpiński będzie zupełnie czym innym niż ten o Natalii Janoszek. Możemy się więc spodziewać naprawdę ciekawych materiałów z tego Miami. Stanowski w wywiadach cały czas mówi o puencie, której nie chce zdradzać. Słuchaj, no to w takim razie co zobaczymy w tym materiale? Tak jakbyś trochę mógł uchylić smaczka, wiesz, zróbmy taki mały trailer. No właśnie nie. Właśnie nie. Czułbym się wtedy jak pisarz, który zdradza puentę własnej książki. Będzie to naprawdę interesujące, myślę, że bardziej interesujące niż Indie. Pytanie, czy faktycznie Caroline jest tą modelką, czy zrobiła karierę, czy jest sławna w Miami, czy to będzie kolejny fake? No ale to tak jakby ja bym teraz był autorem książek i bym był pytany o zakończenie w momencie, gdy dopiero zapowiedziałem, że coś zaczynam pisać. Nie mogę zdradzić
fabuły książki, nie mogę zdradzić puenty tego programu, nie mogę zdradzić tego, co nagrałem w Miami. Możemy się pobawić i jeśli chcecie, to napiszcie w komentarzach, jaka według was może być ta puenta. Puenta Stanowskiego na temat Caroline Drpiński. Ja zacznę. Według mnie Stanowski uzna Caroline za nietoksyczną osobę, za nietoksyczną dziewczynę, która po prostu od zawsze miała parcie na szkło i chciała się wybić. Nie cofała się przy tym przed niczym, oprócz tego miała pomysł, jak to zrobić, jak striggerować Polaków, a dodatkowo pomogły jej w tym pieniądze, które potencjalnie otrzymywała od swojego kochanka. A to, czy go kocha, kochała, czy nie, myślę, że Stanowski pozostawi ocenie widzów. Teraz wy napiszcie, jak to widzicie. Materiał Stanowskiego na temat Caroline Drpiński ma pojawić się na początku lutego. Kiedy będzie premiera? Na początku lutego. No ja zachęcam wszystkich, żeby polecieli do Miami. Przecież to nie jest żadne coś, co mogę tylko ja w Polsce zrobić. Samolot odlatuje pewnie z 2 razy dziennie do Miami, można wsiąść, spotkać się z Karoliną i zamiast czekać na mój program, można nagrać swój. Możemy więc być pewni, że swoją premierę będzie miał on już na nowym kanale Stanowskiego, czyli na kanale Zero, którego start, prawowity start, jest zapowiedziany właśnie na początek lutego. Czym ma być kanał Zero? Mówiłem już o tym kilkukrotnie w poprzednich materiałach, nie chciałbym się powtarzać, ale puszczę wam Stanowskiego, który króciutko streścił, co to będzie. Kanał Zero będzie miejscem, mam nadzieję, gdzie treści, którymi żyje dzisiaj internet, staną się przeżytkiem, a zaczniemy rozmawiać o poważnych sprawach w towarzystwie poważnych ludzi. Skoro jesteśmy już przy wywiadach Stanowskiego, pierwszych swoją drogą od dłuższego czasu, to warto wspomnieć o Natalii Janoszek, bo i ten temat się przewinął. Stanowski, mimo iż zaznacza, że do tematu Janoszek w ogóle nie chce wracać, że jest dla niego zakończony, to nie przebierał w słowach i oprócz niej oberwało się rykoszetem również Marcie Linkiewicz. Co dalej z Janoszek? Wycia do internetu. Myślisz, że pomogłeś jej jeszcze bardziej się wypromować? Czy zaszkodziłeś? Aniu. Nie, no myślę, że niesamowicie pomogłem. To dzięki temu teraz tapla się w błocie z innymi osobami, które nic nie osiągnęły w życiu. Marta Linkiewicz występuje bowiem w tym samym programie, w którym występuje też Natalia Janoszek na platformie Player, czyli Królowa Przetrwania. Tego typu programy zdecydowanie nie są dla mnie, ale jak wy obejrzeliście chociaż odcinek, to możecie dać znać, co myślicie, jakie mieliście odczucia po seansie. W każdym razie Janoszek zdaje się powoli powracać i nie zwalniać tempa, bo podobno ma dostać swój własny program w telewizji. Czym pochwaliła się nawet na swoim story. Natalia Janoszek dostanie nowy program w Polsacie. Będzie szukać miłości przed kamerami. Tylko u nas szczegóły. Podobno ma to być coś w rodzaju programu, w którym Doda szukała swojej miłości życia. Content zupełnie nie dla mnie, ale dziwi mnie, że jakakolwiek telewizja chce w ogóle dać program Natalii Janoszek. Po tym jak ta zagrała na nosie niemal każdej stacji, łamiąc na temat swoich osiągnięć, to ci zamiast się na nią wypiąć i podziękować za jakąkolwiek współpracę, to jeszcze dają jej i jej własny program. Super. Jak już przy Janoszek jesteśmy, to nie wiem czy wiecie, ale pochwaliła się ona tym, że poprowadziła jakąś galę przed Złotymi Globami. Koniec końców okazało się to być jakimś naprawdę malutkim wydarzeniem, a Natalia była jednym z wielu prowadzących. Niemniej przy tej sprawie wybuchła kolejna kontrowersja, bo ponoć Natalia użyła zdjęcia, którego prawa użyć nie miała, co zostało wytknięte przez fotografa. Jestem przewrażliwiony, jeżeli zdjęcia, które robiłem, zostają bez mojej wiedzy i zgody wykorzystywane do innych celów. Z Natalią Janoszek pracowałem w 2019 roku na zaproszenie magazynu Kosmopolitan. To, z czym walczę jako fotograf i na co uczulam swoich followersów, to prawa autorskie. Jeżeli jesteście autorami zdjęcia, to musicie określić zakres pól eksploatacji swoich prac. To zdjęcie było robione na potrzeby miesięcznika Kosmopolitan i bez mojej wiedzy nie może znaleźć się w innym miejscu niż magazyn i social media wydawnictwa Marquardt. Tak samo ja nie mogę sprzedać tego zdjęcia na opakowanie chipsów czy popcornu bez zgody Natalii, której wizerunek zostałby wykorzystany. Napisałem do Natalii i jesteśmy w kontakcie. W ten temat zbytnio się nie wgłębiałem, ale jeżeli chodzi o Janoszek, to wydaje mi się, że Stanowski kilkukrotnie bardzo trafnie ją podsumował. Generalnie to jakoś mi jej nawet nie szkoda. Nie wiem, nie wzbudza we mnie empatii. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli ci się spodobał, to rozważ proszę zostawienie swojej subskrypcji. W przypadku małych, rozwijających się kanałów, takich jak mój, jest to naprawdę szalenie istotne. Dziękuję.